Jak byłem młody, bałem się wysokości. Jak miałem iść na większą skocznię, to zawsze mówiłem, że kończę karierę. Myślę, że praca i skocznia to spowodowało, że sobie z tym poradziłem. Kiedyś potrafiłem całe wakacje spędzić na dachu. Słońce, deszcz, wiatr, pot, który spływa ci do oczu, odparzone stopy, niby masz buty na nogach, a tak jakbyś niczego nie miał i stawał na rozgrzaną blachę. To daje w kość. Dużo mnie nauczyło na pewno. I pokory, i wytrwałości. Często jak jedziemy samochodem, pokazuję, widzisz, ten dach wykonałem ja. Wtedy córka się śmieje, mówi, znów pokazujesz te same domy. To niesamowite, jak technologia poszła do przodu. Dzisiaj możesz wszystko zrobić szybciej, łatwiej, dokładniej. No i wszystko jest zdecydowanie trwalsze. Kiedyś brało się te urządzenia i trzeba było przez cały dzień klepać. Tak teraz się przykłada, jakby ta maszyna, ona zjeżdża w dół. Mi tak kryli dach, tylko przyszli, cyk, przejechał, to mówię, już gotowe? On mówi, no, no i jest zafalcowane. Myślę, że gdyby nie sport, to pewnie kryłbym dachy dalej. Gdzieś tam myśli były takie, że kończę ze sportem i wracam do swojej pracy. W 99 roku, po olimpiadzie. Nie dostałem stypendium, nie było formy, no i trzeba było zarobić na życie i na rodzinę. Żona, rodzina powiedziała, że oni mi pomogą, żebym spróbował jeszcze. Tak się zawziąłem, że później 2000-2001, no to w zasadzie była taka eksplozja. Czterokrotny zdobywca kryształowej kuli, czterokrotny mistrz świata, czterokrotny medalista olimpijski. Z zawodu? Z zawodu po prostu jestem lekarzem.